Przed materiałem mamy pytanie do was. Która zmiana z ostatniej aktualizacji była według was najgorsza dla CSGO? Dopiero co w ostatnim materiale informowaliśmy was o absurdalnych sytuacjach związanych z turniejami EM Fall, w których da się zdobyć punkty do Majora. Przez ten krótki czas stało się jednak dużo, dużo więcej przykrych rzeczy, które niestety utwierdzają w przekonaniu, że zawody z serii Regional Major Rankings nie mogą być zorganizowane tak jak należy. Spójrzmy chociażby na sytuację z Pauka23. Na rękę było im przegrać z Indeare, żeby zwiększyć szansę na dostanie się na Majora, ponieważ gorszą sytuację miałaby formacja Virtus Pro na zakwalifikowanie się. I co ciekawe, K23 ten mecz przegrali. Nie wiadomo czy specjalnie i tego się raczej nie dowiemy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 14-16. Co też słusznie zauważył Sponge, faza grupowa jest na ten moment ważniejsza niż playoffy w kwalifikacjach do Majora. To naprawdę absurdalne. Stwierdził też, że na następny rok możemy potrzebować reformy a propos tych turniejów do Majora. Nie możemy zapominać też o absurdalnych tiebreakerach, które szczerze mówiąc w takiej formie nie powinny mieć miejsca na zawodach takiej rangi. Unique wygrało z K23 4-2, a potem takim samym wynikiem z formacją Forze. To wystarczyło, żeby ci zawodnicy zajęli czwarte miejsce w grupie. To nie koniec. Kolejni gracze skarżą się na godziny, w jakich rozgrywane są mecze EM Fall. Wśród nich legendarna już postać Karrigan. Dodatkowo też każdy zawodnik na tych zawodach widzi, jak bardzo szkodliwe są dla nich mecze BO1. Jak napisał na fani, ten format jest bardzo ekscytujący dla widza, ale jako gracz szczerze go nienawidzę. Zawodnicy myśleli, że będzie to wyglądać całkowicie inaczej niż chociażby na Flashpointie, ale rzeczywistość brutalnie te złudzenia zakończyła. A teraz mamy dla was naprawdę ciekawą rzecz, o której mówi się już jakiś czas. Od momentu wprowadzenia tej dużej aktualizacji, podczas niwelowania przeciwników czasami można było odczuć wrażenie, jakby ragdoll modeli był jakiś inny. Szczerze na początku myślałem, że to tylko zwykłe złudzenie. Jak się jednak okazuje, jest w tym coś na rzeczy. Jeden z youtuberów o nazwie Frame postanowił przetestować obecny ragdoll, jaki występuje w CSGO. Rzeczywiście postacie latają jakoś tak o wiele bardziej niż wcześniej. Nie wiem, czy był to celowy zabieg Valve, jednak jest to w pewnym sensie ukryta zmiana, o której firma nie wspomniała w żadnych changelogach. A tak już pozostając przy temacie Valve, to Norse dwa dni temu zauważył, że firma zaktualizowała w workshopie 4 mapy. O tym też wspominaliśmy na naszym Discordzie. Są to Revine, Basalt, Insertion 2 oraz Dust 2. Zawsze kiedy pojawia się taka aktualizacja w workshopie, to kilka dni później otrzymujemy update związany właśnie ze zmianami na tych mapach. Więc spodziewajcie się już niedługo jakichś ciekawych rozwiązań, chociażby na legendarnym Duście 2. Powracamy na moment do tematu turnieju EM Fall, bo tam zdarzyła się rzecz, którą ciężko przynajmniej mi sobie wyobrazić. Fnatic przegrało wczoraj z Fiend, co oznacza, że Crims i reszta drużyny nie zagrają na Majorze w Sztokholmie. Wiem, że nie są w najwyższej dyspozycji, ale sądziłem, że uda im się jednak dostać na ten największy turniej w tym roku. Zatem zobaczcie, jak na razie prezentuje się tabela w zawodach EM Fall w regionie europejskim. Cieszy z pewnością fakt, że zarówno OG z Mantu oraz Ence z Dychom i Hadesem radzą sobie bardzo dobrze i jest duża szansa, że zobaczymy ich na Majorze. No i co chodzi o EM Fall w regionie CIS, to tam mamy właśnie playoffy. Największym przegranym tego wszystkiego jest bez wątpienia formacja Akumy, która przez wielu była nazywana drużyną oszustów, cheaterów i tak dalej. Od tamtego momentu zespół nie był już tak mocny i teraz w grupie mieli bilans 0 zwycięstw i 5 porażek. Tym samym oficjalnie Akuma rozpada się i każdy najpewniej pójdzie po prostu w swoją stronę. W związku z tym, co obecnie dzieje się na profesjonalnej scenie CSGO, społeczność Reddita wychwyciła, że firma ESL zaniedbała warunki na EM Fall, jakie podpisała wraz z CSPPA oraz Dreamhackiem w październiku 2020 roku. Jest tam wyraźnie napisane, że te trzy podmioty zgadzają się na to, żeby mecze startowały o takiej godzinie, w której spotkanie nie zakończy się dopiero po północy. Zdecydowanie to zaniedbali i być może będą wyciągnięte z tego jakieś większe konsekwencje. Shiro z formacji Gambit zdziwił się, kiedy ich były trener Groove nie dostał nominacji w kategorii najlepszy coach roku, pomimo osiągnięć, jakie wraz z tą drużyną zrobił. Wystarczy tylko zobaczyć na ten dokument tekstowy pod spodem. Mało który trener miał takie osiągnięcia zespołem, jak właśnie Groove z Gambit. Navi wymyśliło naprawdę ciekawą rzecz, w której będą mogli stale obserwować najlepszych obiecujących graczy z regionu CIS. Nawiązali oni współpracę z FaceItem, dzięki której otwarta zostanie liga ze wcześniej wspomnianego regionu. Ludzie odpowiedzialni za Natus Vincere będą obserwować postępy danych zawodników i szukać kolejnego simpla. Co chodzi o infrastrukturę i patrzenie w przyszłość, to Navi jest jedną z najlepszych pod tym względem organizacji, jakie widziałem.
A tak jeszcze w ramach już bardziej ciekawostki, Nothing, czyli legenda Counter-Strike'a, wystąpiła w teledysku The Verkars, którzy wcześniej stworzyli chociażby S4Ns. Link oczywiście pozostawiamy w opisie. Lucky nie jest już trzymany kontraktem z AGF eSport i może szukać nowej drużyny do reprezentowania. Do formacji Eternal Fire, w której mieści się chociażby Xantares czy też Voxic, dochodzi E1, który będzie menedżerem generalnym. eFootball, czyli tak naprawdę Pro Evolution Soccer, oficjalnie miał premierę 30 września na Steamie. Gra jest za darmo, więc wielu postanowiło ten tytuł sprawdzić. W zasadzie wszyscy się zawiedli. Produkcja zebrała fatalne recenzje, będąc najniżej ocenianą grą dostępną na platformie Steam. Ocen pozytywnych było jedynie 9%. Błędy, optymalizacja, pokraczne animacje i ogólnie sama grafika pozostaje wiele do życzenia. Dla wszystkich graczy jest to ogromny krok w tył. Oczywiście Konami przeprosiło i zapewnia, że jakość tej produkcji ulegnie zmianie. W końcu twórcy chcą ten tytuł stale aktualizować. Jak informuje witryna Eurogamer, Battlefield 2042 nie będzie miał przekleństw na czacie. Innymi słowy, filtr będzie usuwać bądź cenzurować wyrazy dla nich nieodpowiednie. Co ciekawe, tego filtru nie da się wyłączyć, czym zdenerwowali graczy. W końcu Battlefield to gra dla dorosłych. Mimo to twórcy wyszli z inicjatywą tzw. pozytywnej gry, w której każdy jest do siebie przyjaźnie nastawiony. Do it. What? He's got the sixth sense, the spidey senses tingling right here. Imagine you want to completely knock Heroic out. There's no way. Lucky, it's down. Oh my god, it's a 1v1. Lucky. He didn't spot him. And now there's a chance, just buying time. Will he go vents though? This could cost him. My goodness. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Standardowo wbijajcie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.